Witam Cię, Jerzy, w Twoim domu, obecnie jak gdyby przeznaczonym na siedzibę Zrzeszenia Słowian. W sposób szczególny zasłużyłeś się tutaj, jak gdyby dla nas, dla Słowian, dla Polaków, chociaż jesteś daleko w Szwecji. Jak się zaczynała Twoja droga artystyczna? Bo tu warto powiedzieć o Twoim dorobku, o Twoim malarstwie, o Twoim od razu takim ukierunkowanym patrzeniem na świat, na ludyczność, na ludowość, bo wtedy jeszcze mitów nie znałeś na samym początku. Nie. A jednak dążyłeś od tej strony ludowej, od tej strony takiej może dla niektórych przaśnej, ale dla mnie na przykład zawierającej dużo treści, takiej treści głębokiej, treści symbolicznej, treści, którą czułeś od samego początku. Powiedz o swojej takiej drodze artystycznej, o tym jak zaczynałeś. No więc może powiem, że od 7 lat chciałem być malarzem. Oczywiście to nie było łatwe dla mojej mamy, bo słyszała bardzo źle o tym zawodzie, że to taki zawód niepewny i różnoraki moralnie i tak dalej. Ale mimo to jakoś mi się udało dostać do Liceum Plastycznego w Katowicach. I stamtąd przeszedłem na Akademię i tam spotkałem człowieka, który po prostu powiedział, o co chodzi. Ja właściwie zawsze podchodziłem do sztuki bardzo tak z szacunkiem. Chciałem, żeby to, co ja robię, żeby było prawdziwe, szczere, naturalne. No oczywiście tak samo i na studiach. Próbowałem być na tyle szczery, na ile mogłem, żeby nie sprzeciwiać się woli profesorom czy coś takiego. Ale to nawet to nie pozwoliło, bo moja, że tak powiem, poszukiwania były z innej rzeczy, przede wszystkim tożsamej. Co i kim ja jestem. Nawet miałem problemy, prawda, dopasowania się, bo urodziłem się na wsi. Miałem dopasowania się do miasta. Później w mieście mnie też nie traktowano, tylko traktowano mnie jako wsioka. Więc po prostu musiałem szukać swojej drogi. I tą drogę w pewnym sensie poprzez studiowanie na przykład kultury ludowej polskiej, czytanie Kolberga, czy oglądanie różnych książek o sztuce ludowej, doprowadziło do tego, że zdecydowałem się na pewną drogę właśnie w kierunku ludowości, czyli chwycić tych samych tematów, co artyści ludowi robili, tylko w sposób jakiś wyższy, które mi dało tego. Więc, ale najważniejsza była to, że ja dostałem poparcie. Poparcie od mojego profesora, którego dostałem się do jego pracowni po wielu niesnaskach z innymi profesorami. Po prostu on powiedział, ja powiedziałem mu, panie profesorze, ale ja nie wiem, ja chyba nie umiem malować. A on mówi, no a co robisz w domu? No maluję. To przynieś te prace. No i przyniosłem prace te domowe i wtedy on powiedział, bardzo cię przepraszam, ale już ode mnie korekty nie dostaniesz, bo ja nie chcę wejść w twoją drogę. Ty masz już swoją drogę i to rzadko się zdarza. No i właśnie rozmawialiśmy o sztuce, rozmawialiśmy o poezji, rozmawialiśmy o sztuce ludowej. I to było coś wspaniałego, bo ja czułem się już nie uczniem, ale wręcz przeciwnie, byłem takim, on mnie ustawił. Ty jesteś już tym, kim chciałbyś być i obyś nie zszedł z tej drogi. I to jest właśnie takie pierwsze moje takie przesłanie, to było przesłanie, które zaważyło na całym życiu. Ja nigdy nie szedłem żadną drogą, żadnym izmem, żadnym tego, tylko myślałem po swojemu. No, oczywiście krytyka mówiła, że różnie, ale raczej pozytywnie, z tym, że oczywiście z pewnym znakiem zapytania, jaka to będzie ta droga. No, ta droga to była przede wszystkim poszukiwanie siebie. I nawet gdy miałem propozycję zostać tam asystentem czy coś takiego, powiedziałem, co ja będę uczył, przecież ja sam siebie nie znam. Jak można uczyć, nie znając siebie i nie znając co się ma uczyć w Akademii. Więc, no i tak zacząłem wystawiać, później zainteresowałem się... A co wtedy malowałeś? No właśnie, jakie to były tematy? Teraz to były tematy takie związane z ludowością, przede wszystkim z jeleniem i jakoś dziwnie w tym jeleniu... Ten jeleń w ogóle ci się w różnych jakichś takich tematach pojawia, w różnych momentach. On wszedł, że tak powiem, jako przewodnik. I ja robiłem różne jelenie, kolędnicze jelenie, jelenie mityczne z jakimś akcentem miłosnym, jakimś, no, po prostu wiejskim, prawda, wiele obrzędów na wrogach jelenia bywało, a również walczyłam o tego jelenia. Że zabija się na przykład sztukę ludową i jego przesłanie. A później dopiero się dowiedziałem, jak zacząłem się interesować mitologią, że jeleń jest jednym z głównych zwierząt, świętych zwierząt, na przykład Słowian. I także na przykład w mitologii nordyckiej jest także miał wielką rolę do spełnienia, bo był dawcą kryształowej, czystej wody. A woda czyli można powiedzieć, że jeleń życia. Był twoim patronem. Bogowie zesłali jelenia ci po to, żeby patronował twojej sztuce. Tak, chyba tak. Bo to wszystko było tak, ja na przykład już później wchodziłem w transcendencję jelenia. Był jeleń morski, był jeleń zachodzącego słońca. I żeby zrozumieć te idee, które ja wkładałem, właściwie nie można było tego wyrazić słowem. To mogła tylko i to może tylko transcendencja, sposób patrzenia. Tu się pięknie jak gdyby wyrażasz właśnie w tej transcendencji poprzez symbole. Jak symbole? No symbole oczywiście one mają, zawsze powinny mieć drugą czy trzecią rzecz, warstwę czy dno, w sensie głębi i tak dalej. No i oczywiście te symbole samym symbolem był jeleń. Jeleń banału, a na przykład w mitologiach tego jeleń święty, czyli pewne sprawy, które przekazywał. On był prowadzącym, on wprowadzał duszę za światy. On był w pewnym sensie jakimś takim przewodnikiem różnych wartości. I właśnie tych pozytywnych. No, później nastąpiły miałem różne tematy. To oczywiście to były tematy współczesnego życia, przede wszystkim na przykład zaprzańcy, czy... No a właściwie, prawdę mówiąc, cała tutaj twórczość, jak gdyby też można powiedzieć o czasach, w których żyłeś, to były czasy komuny. Czasy komuny i oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że ja byłem tępiony, ale byłem w sposób nieakceptowalny. To znaczy, że te moje idee, które ja wprowadzałem, te wszystkie sprawy związane zarówno z religią, czy później, jak się okazało, mitologią, nie dawało mi, że tak powiem, racji bycia reprezentantem systemu, po prostu. Mhm. A powiedz mi, bo też jeszcze przewijały się płoty. To już był też czas, kiedy te płoty malowałeś też, czy to było później? Tak, to płoty też były, pewne w płotach zawierałem też właśnie tą myśli o przeszłości, że płoty to nie tylko, że przeszłość stanowi dla nas wizytówkę pewną, pewien grunt, pewne przemyślenia, że szukanie przede wszystkim można powiedzieć korzeni w ogóle mojego jestestwa i korzeni dla sztuki. Ja w ogóle widzę w płotach u Ciebie coś takiego, bo przeważnie płot oddziela nas od jakiejś rzeczywistości jednej czy drugiej, pola jednego, drugiego, natomiast u Ciebie ten płot jest takim symbolem łączenia właśnie tej przeszłości, tej symboliki, tego co jak gdyby niesie za sobą przeszłość właśnie do przyszłości. I to jest piękne. Tak, no dobrze to uchwyciłeś, bo to było w rzeczywistości, pamiętam jak wystawiałem taki płot, jeden z płotów na Manhattan w Nowym Jorku i tam był taki kolekcjoner, zresztą dyrektor Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, pan Jordanowski, no i on kupił właśnie taki jeden płot dla muzeum, on mówi, że to będzie po jego śmierci w Muzeum Chicago. Więc ten płot, on widział w tym płocie jakiś po prostu łącznik między starą sztuką, starym myśleniem i nowoczesnym myśleniem. I mówi, to jesteś, że to dla niego było niezwykłe spotkać i że właśnie w tym płocie to wyraziłem. No tak, i tu mamy teraz takie, można powiedzieć, Twoje wizjonerstwo w sztuce, bo pojawiłeś się dzięki jakimś albo pomimo jakichś warunków w Szwecji. Opowiedz jeszcze o tym, dlaczego tam się znalazłeś? No, znalazłem się tutaj, bo bałem się wrócić po prostu. I to był stan wojenny? To był stan wojenny i ja miałem wiele takich symptomów, które by mogły mnie zmuszać do innej drogi czy innego myślenia później przez system. I tego nie chciałem. Mhm. Chciałem być wolny. Oczywiście to ja się znalazłem tego w przestrzeni takiej, której można określić z deszczu pod rynnę. System był socjalistyczny, którego absolutnie nie akceptowałem. Uważałem, że to, no, to jest sprawa. To jest sprawa polityczna, to już nie była artystyczna. Znalazłem swój nisz. W Szwecji. To byli Szwedzi. Czyli ludzie. Ludzie. I ludzie mi pomagali. Ludzie zaakceptowali. Miałem wspaniałych kolegów, którzy gdy mi się coś złego działo, momentalnie występowali w imieniu demokracji, w imieniu różnych spraw i tak dalej. I oni po prostu, czułem, że ja mam nawet rodzinę po prostu, że nawet rodzinę mam. To byli Szwedzi. Normalnie. Jest taki piękny film, o którym mówisz, o jednej pani, która zajmowała się sztuką, że to była twoja szwedzka mama. No tak, bo ona opiekowała się tak jak matka po prostu. Zawsze była, to znaczy nie konkretnie, żeby ona wpływała na mój sposób widzenia, patrzenia, nie to było tego, tylko że czy ja się mam dobrze w tym. I tak dalej. Oczywiście mnie czasami nawet okrzaniła, że jestem zbyt drastyczny, że niesprawiedliwy i tak dalej, ale w tym wszystkim była jakaś taka serdeczna troska, opieka. To było bardzo piękne. I właściwie dzięki temu mogłeś tworzyć to, co chciałeś. Miałeś tą swoją wolność. Wolność. Tak? Ja miałem wolność i teraz do dzisiaj mogę powiedzieć, że się spełniłem jako artysta. Mogłem zrobić to, co tego. Oczywiście z wielkim trudem, to nie było łatwe, ale ja miałem pomoc wobec tego systemu. to ja miałem pomoc w poszczególnych ludziach, którzy mi pomagali. To jest piękne właśnie, że jak gdyby ludzie tam mogli Cię wziąć w opiekę, swoją pieczę. Kontynuujemy dalej wątek właściwie opieki, w jakiej znalazłeś się w Szwecji. I wtedy miałeś to poczucie wolności, miałeś poczucie jak gdyby już pewnego zaplecza technicznego do wykonywania sztuki, można to tak powiedzieć bardzo, nawet brzydko bym powiedział, ale jednocześnie jak gdyby, wrócimy jeszcze tutaj do tej inspiracji, którą pan profesor Kowalski, jak gdyby, Kowalewski, przepraszam, uczynił Tobie jak gdyby, czyli ukształtował Tobie artystę, znalazłeś się w pieczy ludzi, którzy umożliwili Ci ten artyzm z siebie jak gdyby wydobywać w sposób naturalny i wtedy zwróciłeś się, wydaje mi się, tak do tych ludzi, żeby ich poznać. Oczywiście. To jest podstawowa, właściwie podstawowa sprawa dla mnie, dlatego że Szwecja jest posprzątana, wysprzątana wszystkich tych jakichś takich duchowych, wszystkie domy są wymalowane, wyświeżone tego i tak dalej. Także znaleźć tam coś, które w pewnym sensie mówiło o charakterze, mówiło o współczesnej Szwecji, ale o dawnej Szwecji to po prostu nic nie wiedziałem. No i to się okazało, że spotkałem się z książką, którą zostałem podarowany. To książka taka była, no, to były mity nordyckie. No i właśnie te mity nordyckie, oczywiście miałem zastrzeżenia przede wszystkim, że to była nordgermańska kultura, prawda? Więc interesowanie się tym było jakby niepatriotyczne. No, w każdym razie ja byłem ciekawy, co to jest za kultura, czy to rzeczywiście jest tak, jak nam znaczy tutaj się przekazywało, że to jest, prawda, nacjonalistyczna jakaś tam, wręcz przeciwnie, spotkałem wspaniałą lekturą, która była pełna komizmu, pełna poezji, czyli eddy. Pierwsza to... Jeszcze przechodząc do tych edd, to jak gdyby miałeś tą tapetę współczesnej Szwecji, miałeś tą jak gdyby opiekę przyjaznych ludzi i coś, co się Tobą kłóciło wewnętrznie, czyli ta mitologia niby germańsko-nordycka, nie wiadomo co to jest. Nie, tak? To jest, to zawsze leżało, że tak powiem, w jakiejś takiej przeszkodzie zobaczenia tego wszystkiego. Znaczy prawdziwości tych ludzi i tak dalej. No i oczywiście, gdy zacząłem czytać, bo uczyłem się właśnie czytając mitologię, uczyłem się języka szwedzkiego. Po prostu spotkałem się z, tak jak mówiłem, niezwykłym jakimś darem, po prostu zobaczenia Szwecji w sposób inny. To jest piękne, że można tak było zrobić. I właściwie, prawdę mówiąc, nagle ci bardzo nienawidzeni przez wiele, że tak powiem, warstw społecznych w Szwecji Wikinga, którzy oni się wstydzili za Wikingów i tak dalej, to wszystko nabrało innego sensu, innych wartości. I starałem się właśnie te wartości przekazać w różny sposób. Pierwszy to jest przede wszystkim przez sztukę, a drugi przez wprowadzenie tych mitów z powrotem do życia, sferę publiczną Szwedów, tak? Sferę publiczną Szwecji. Oczywiście udało mi się i to, że tak powiem. I właśnie wtedy ludzie sami przynosili mi różne pomoce naukowe, czyli książki jakieś tego i stwierdziłem, że jeśli będę coś chciał przekazać jeszcze głębiej, to tak sobie z moimi przyjaciółmi uzgodniłem, że będziemy pisać takie odcinki o mitologii nordyckiej w prasie, miejscowej prasie. I to wyszło. No i oczywiście z tego później powstała książka i ta książka stała się jakby później nawet ujęta, została uznana część, jako wartościowa i ujęta w katalogu, znaczy broszurze, która była dla gimnazjalistów szwedzkich. Tu występujesz też jako Jan Pol. No właśnie, no, to jest też, to była nawet wskazówka jednego z galerzystów w Göteborgu, mówi, jak ty się nazywasz? Ja mówię, Jerzy Przybył. On mówi, nie no, jak to można coś zrobić z takim nazwiskiem? To trzeba znaleźć. Nie można wymówić. Nie można wymówić, nie można zapamiętać w ogóle. Rzeszczyść i tak dalej, to nie były po prostu do wymówienia przez Szwedów. Oczywiście to wszystko się skończyło pozytywnie. Wystawy ja również robiłem, wraz z wystawami oprowadzałem po wystawach. Miałem różne spotkania z dziećmi, przede wszystkim z młodzieżą, bo to jest najważniejsze, no a także ludzie starsi. I w przekazywaniu tej mitologii pomogły Ci też jak gdyby trochę zaniechane przez Szwedów źródła, czyli te eddy poetyckie. Tak, ja się tylko na nich oparłem, bo wszystkie książki, które ja otrzymywałem, to już były takim tknięte takim szowinizmem germańskim, czy takim troszeczkę, no, zmieniały perspektywę, a to było jakoś tak uczciwe i fajne i wesołe takie. Znaczy nie tyle wesołe, ile no, miały tą głębię. Głębię taką. I tutaj mamy też jak gdyby taką fajną sprawę, którą ja zauważyłem, jak mówiłeś, bo ty mówisz na przykład, nie jak my znamy z jakichś filmów, Odyn czy Thor, tylko był właśnie Tur. Uden. Uden. No to jest, gdzieś tam jeszcze w jakimś używam nazw tych bogów, które jest używane w języku szwedzkim. Nie staram się być islandzki, czy jakiś tam norweski, czy duński, ale właśnie szwedzki. Oczywiście, że to dało mi przede wszystkim myślenie o micie. Mit, który jest... Później zacząłem studiować mitologię, różne książki, między innymi Mircea Iliade Campbella. Wtedy wszedłeś w istotę mitu. Co to jest mit? No mit jest to bardzo proste. To jest opowieść, która mówi o korelacji między światem bogów i światem ludzi. Czy światem tym, których nie znamy, ale wyczuwamy, i światem tym, który jest rzeczywistością. I to oczywiście one były bardzo ostro zaatakowane już w IV wieku przed naszą erą jako nieprawdziwe, jako fałszerstwo prawdy i tak dalej, różne właśnie negatywne. Czy tam jak gdyby nastąpiło rozwarstwienie pojęcia mitu? Tak. Mit jako coś fałszywego, nieprawdziwego. A mit co jako rzecz prawdy świętej, czyli prawdy, która jest w formie doświadczenia, nie w formie nauki jako poznania naukowego, tylko poznania tej naszej drugiej sfery, tej sfery duchowej, której każdy posiada i po prostu celem człowieka jest dotrzeć do siebie. A żeby dotrzeć, to trzeba mieć pewne instrumenty, które dają właśnie te instrumenty jak metafora, jak symbol, prawda? Archetypy czy względnie sakrum. To daje nam możliwości poznania swojej własnej głębi która jest zgodna jak w tożsamości nauce, też grupy, tak? To jest halogrupy i tak dalej, to znaczy jeśli chodzi o genetykę, prawda? Że ona będzie służyła także mnie osobiście. Jeśli ja się interesuję, to po prostu szukać mitów, to co ja potrzebuję właśnie. Czyli względnie wtedy doszedłeś do takiego punktu, że jak gdyby mit zaczął określać też swoją tożsamość. No w pewnym sensie tak. No, on przede wszystkim ja chciałem poznać mity, pokazać mity i w pewnym sensie, no, że tak powiem, dowiedzieć się wszystko o mitach. I paradoksem było to, że widziałeś mity nordyckie, widziałeś mity swoich opiekunów, natomiast nie było twoich mitów, no, nie było słowiańskich mitów wtedy. Mitów. Już wiedziałem, co to są mity i wiedziałem, co to jest, jak ważne one są dla narodu. To przede wszystkim nasz Bronisław Malinowski po prostu w swojej książce o mitach właśnie twierdzi, że to jest funkcją mitów jest łączenie ludzi wobec swoich, że tak powiem, swoich korzeni, swojego świata, który wytworzyli. I to jest niezwykły i dobry czynnik do łączenia narodu, rodziny i tak dalej. Mhm. Czyli właściwie można powiedzieć paradoksalnie, Szwedom przywróciłeś ich korzenie w jakiś sposób taki trochę inny, poprzez sztukę, poprzez odzorowanie ich mitologii, ich postaci mitycznych, bogów. I przywróciłeś ten łatwy, jak gdyby w pojmowaniu tak trochę tej to przeszłości znaczy, szwedzkiej. Ja przywróciłem. Albo próbowałem, z powrotem dałeś. Próbowałem, bo to oczywiście to było różnie traktowane. To nawet ja byłem rasistą, byłem nacjonalistą, który chce wprowadzać tutaj jakąś rewoltę kulturową i tak dalej, i tak dalej. Że... To jest dziwne, żeby jak gdyby śledząc swoje dzieje, nagle ktoś, kto odkrywa im, jak gdyby te dzieje pokazuje trochę... No, ale to jest polityka po prostu. Czyli polityka nie ma nic wspólnego z mitami, nie powinna mieć. I to jest zabronione po prostu, czy socjologia też powinna się nie wtrącać do mitów. Mity to jest opowieść, to jest metafora, to jest pewien życie w poezji. To jest życie w jakimś świecie, który sobie sam człowiek stwarza. I nie wolno wchodzić w to jako agresor. Ale jednocześnie masz szansę, na przykład jako artysta, czerpać z mitów nieograniczoną wręcz swobodę inspiracji. Patrzmy na historię sztuki. Bez mitów nie byłoby sztuki. I od początku, od malarstwa Lascaux, tam gdzie był rytm pewny, to było przecież malarstwo, które dziękowało tym zwierzętom, które żyły, które były upolowane na przykład, czy coś takiego, żeby i zarazem czczono tych przez właśnie sztukę. Dlatego uważam, że sztuka bez duchowości to nie jest sztuka. To jest po prostu komercyjna sprawa. Czyli pewnych... Tu jest głęboka myśl, Jerzy, bo jak gdyby mamy sytuację, że często ludzie oddzielają jak gdyby pewne aspekty życia, jako jak gdyby może jedne są bardziej istotne, drugie mniej istotne, ale jednocześnie jeżeli chcemy siebie poznać, jeżeli chcemy poznać swoją głębię, przekaz duchowy przodków, przekaz duchowy jak gdyby ten, który jest zawarty w plemieniu, w grupie, w narodzie, to bez funkcji mitów, bez funkcji sztuki, bez funkcji tego odbioru takiego wewnętrznego, duchowego, no nie jesteśmy tego właściwie w stanie dokonać. Nie. My jesteśmy wtedy obdarci z jednej części naszego mózgu. Po prostu mózgu, który zawiaduje duchowością. Może serca bardziej też. No serce to jest uczuciem i tym wszystkim, bo to wszystko się składa na tą część, że tak powiem, duchową. Każdy przedmiot, może nie przedmiot, ale każda rzecz biologiczna w świecie. Czyli każda istota. I każda istota posiada duchowość. I tą duchowość musi odkryć. I odkrywała. I właśnie przez odkrycie nawet zapomnianych mitów, zapomnianych tego, my stwarzamy sobie, przywracamy tą wewnętrzną prawdę, zawartą w naszym przede wszystkim kodzie genetycznym, który wykrywa nasze talenty, który wykrywa nasze jakieś możliwości życia w zgodzie ze sobą. No i tutaj mamy taką też sytuację paradoksalną, czyli jeżeli chcemy żyć rzeczywiście w zgodzie ze sobą, w zgodzie z środowiskiem zewnętrznym, to powinniśmy zacząć jak gdyby od siebie. Od siebie, właśnie znalezienie siebie, swojego jestestwa, swoich korzeni, swojego jak gdyby miejsca w świecie, miejsca też we wszechświecie wręcz bym powiedział. Tak. I wtedy jesteśmy w stanie jak gdyby być pełnymi ludźmi też. No, mity właśnie współcześnie, to nawet nowe odkrycia kosmogoniczne po prostu potwierdzają i mówią o tym, że to są sprawy, jeśli chodzi do naszego człowieka, także kosmosu, właśnie te kosmogoniczne, które... No tutaj może tak, żeby jak gdyby dla ludzi, którzy nie są wprowadzeni w temat, nowoczesna kosmologia, kosmologia mówi o tym, że świat, czyli wszechświat jest elektryczny, że w ogóle ta cała przestrzeń jest elektromagnetyczna i a ponieważ nasz mózg też jest elektromagnetyczny, też są te impulsy elektryczne, my jesteśmy w stanie odebrać jak gdyby te archetypy, te symbole, te nawet pewnego rodzaju budowę czy działanie wszechświata w sposób jednoznaczny w różnych kulturach, jeżeli się na to otworzymy. Otworzymy się i uczuciem, taką wiedzą, mądrością i płynącą z serca i z umysłu. Czyli w równowadze będąc jak gdyby jesteśmy w stanie poznać, patrząc się w siebie jako w małą jednostkę tego wszechświata, poznać ten duży wszechświat. No właśnie, mity przede wszystkim to są klucze, które otwierają wrota do nowych przeżyć, do nowych światów, do który istnieje bardzo często w naszej podświadomości, w tej podświadomości, której... Tu mi przychodzi też, Jerzy, taka, że Ci przerwę troszeczkę, taka konkluzja, że w momencie, kiedy chcemy być pewnym uczestnikiem tradycji, na przykład danego narodu, danego plemienia, gdy chcemy jak gdyby zatańczyć, chcemy zaśpiewać, chcemy poczuć się w jedności i w jakiejś wręcz takiej odtwórczej, tradycyjnej, można powiedzieć, duchowości, to dopóki nie poznamy tej głębi mitów, dopóki nie otworzymy tych kluczy do wszechświata, to nie będziemy w stanie przeżyć tego w społeczności, przeżyć sami i razem w społeczności. Właśnie często nie wiemy, w co tańczymy. I to jest właśnie problemy, dlatego następują problemy w naszym życiu. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Myślę, że w tym kawałku może na tym chwileczkę poprzestaniemy i zrobimy taki chwileczkę do zastanowienia.